Potrzebujemy ocet, jajka i szklanki, ale będziemy musiały być bardzo cierpliwe, bo na efekt będzie trzeba poczekać do jutra. Wiesz? Chcesz wlać ocet do szklanki? Ty. Dobra, ja. Bawi się. On po prostu jest taki lekko żółtawy, wiesz? Dzisiaj nie mamy żadnych barwników. Cała szklanka? No, gdzieś trzy czwarte, tak żeby nam się jajko zanurzyło. Ale efekt będzie dopiero jutro, więc naprawdę musimy być bardzo cierpliwi. Jajko musi być na dnie? Zobaczymy, gdzie będzie jajko. I jeszcze jedno będzie... Udało się? Tak. Jedno będzie dla Ciebie, a jedno będzie dla mnie. Co się stanie, jeżeli jutro? No, zobaczysz, co się stanie. Się. To jest taki efekt, wiesz? Bąbelki się robią. Bąbelki się robią, tak. Czyli to będzie całe odbąbelkowane. No, dobrze myślisz. I teraz musimy poczekać do jutra. Jutro zobaczymy, co się wydarzy, ok? Patrz, tutaj się szybciej. Mhm. Teraz zobaczymy, co się stało z naszym jajkiem, które wczoraj włożyłyśmy do octu. Podejrzewamy, że ocet jakoś zareagował z wapniem, który jest w skorupce jajka. Zobaczymy. Mama wyciąga. Tutaj przełożymy. Wytrę to, tak żebyś mogła dotknąć, a się nie pobrudziła. Chcesz dotknąć? Zobacz. Dotknij. Patrz. Ale mięciutki. Zobacz, jakie miękkie. Jak piłeczka. Tak. Piłeczka? Złap sobie. Tak. No, weź sobie te rączki. Czeszcząc tylko jajko. I tu się rozpuściła skorupka. Jest teraz takie jak piłeczka. Nie, bo się cała rozpuściła, widzisz? Tutaj mama zdjęła papiera, bo ona się rozpuściła. Skorupa się rozpuściła. Tak, cała się rozpuściła. I zobacz, jakie teraz jest jajko. Jak piłka, jak kauczuk.